Halo, dzień dobry. Aktualizacja z drzewkami Wickfleet i Willow, dodająca również bossa Steve'a, weszła do gry. Względem bety pojawiło się kilka zmian, ale myślę, wbrew swoim wcześniejszym zapewnieniom, że tak bardzo giga dokładnie omówimy sobie drzewka przy okazji filmów o postaciach, a dzisiaj jedynie przelecimy, co daje jaka umiejętność, i to samo się tyczy Steve'a. Zacznijmy od Willow. Pierwszy perk zwiększa kontrolę ognia, co znaczy, że dob ze spalonych mobów nie spala się. Ogień postawiony przez Willow się nie rozprzestrzenia, a ogniste bronie zawsze podpalają oponentów. Następnie mamy dłuższe palenie mobów i wyższe obrażenia od ognia. Druga kategoria tego drzewka zwiększa znacznie zasięg palenia zapalniczki, dwa różne pelki. Trzecia czyni z Willow maga ognia, może ona absorbować ogień zapalniczką oraz zasysać dusze spalonych przeciwników, które potem wykorzystuje do odnawiania zapalniczki, podpalania miejscowego, bardzo obszarowego, tworzenia biednych gwiazd czy zwiększenia obrażeń o 25% przeciwko płonącym oponentom. Drugie drzewko dotyczy Belniego, możemy dać mu regenerację życia około punkta na sekundę, zwiększyć życie do 2600. To, że Belni w becie miał 1000 punktów, to był błąd. Wyższa prędkość biegu, aktywacja Belniego przy wyższej poczytalności Willow, a przeciwko mobom sprzymierzonym aktywuje się on niezależnie od poczytalności Willow. Nawet fajne. Ostatni perk polega na podpalaniu Belniego, co sprawia, że ataki w niego zostają odbite, ale nie więcej niż 50 punktów obrażeń. Po wybraniu strony możemy dać Belniemu planarne obrażenia i dynamiczną planarną ochronę. Bardzo polecam ten perk, no i możemy odebrać dodatkowe piąte zaklęcie, lunarne bądź cieniste, oba mają swój potencjał. U Wickfleet też się trochę pozmieniało, ale mniej. Możemy sprawić, że półpieśni Wickfleet nie zużywają inspiracji, zamiast tego mają czasowy cooldown, możemy tworzyć plecak na pieśni bądź tworzyć pieśń wskrzeszającą graczy, do tego 5 punktów planarnej ochrony. Perk zwiększający inspirację z dzidy, tworzenie dzidy z rogu kozy woltowej z fajną umiejętnością, która odnawia się, jeśli włożymy do dzidy lunarną burzę, co również daje naszej broni 20 planarnych obrażeń. Po prawej stronie tego drzewka mamy perki zwiększające wytrzymałość kasku Wickfleet, które też polecam, i specjalny kask dający odporność na odrzucenie od takiego świniołaka, możemy nadać temu kaskowi planarną ochronę, a sam hełm odnawia się, gdy Wickfleet walczy i ma pełne życie. Pod spodem możemy odblokować tarczę, która to w zależności od pochłonionych obrażeń po aktywacji zwiększa jednorazowo obrażenia Wickfleet. W drzewku Bizona mamy minus 15% czasu udamawiania Bizona, 30% dłuższej jazdy przed zrzuceniem. Nowością względem bety jest odnawianie inspiracji podczas jazdy na Bizanie do 50%. No i nowe siodło dające odporność na obrażenia Bizonowi, przy czym jest ona dosyć niewielka. Po wybraniu strony możemy śpiewać dla danej strony, co daje naszym sojusznikom, którzy są pod wpływem śpiewu, perki, jakby byli od strony, dla której śpiewamy. Czyli 10% ochrony ogólnej i 10% wyższe obrażenia przeciwko i od mobów sprzymierzonych. Boss Steve jest do znalezienia na morzu na Krze. Aby go przywołać, trzeba wyłowić dwie ryby z przerębla. Ma on trzy ataki: łapowo-ogonowy, tworzenie barierek i wyskok głupią paszczą. Po walce możemy z nim handlować, by uzyskać buty, które po rzuceniu w wodę tworzą portale teleportujące gracza, są aktywne około minuty. Otrzymamy je w zamian za ryby, te tłuste, czyli powyżej 70% maksymalnej masy, dają więcej butów. Został również aktywowany Winter Feast, czyli event świąteczny, obejmujący takie aktywności jak inne tekstury bossów sezonowych z panowania gigantów, a ponadto sam Duclops dostał laserowy atak o wyższym zasięgu niż klasyczne uderzenie. Możemy także farmić prezenty śpiąc pod choinkami, żreć żarcie z przyjaciółmi bądź solo, dekorować prezenty i wkurzać się na dodatkowy dob z mobów w postaci słodyczy. Niedługo powinien się pojawić pełny film omawiający wszystko, co możemy dostać podczas Winter Feast, bo na przestrzeni lat pojawiło się tego cholernie dużo. Względem poprzednich edycji dodano ozdoby świąteczne powiązane z nowo dodanymi bossami. Przy okazji aktualizacji dodającej drzewko Willow i Wickfleet dostaliśmy animację, gdzie 90% czasu ekranowego dostał Walter. Polecam 10 na 10. Oprócz tego nowe skiny, nowy Twitch Drop, skrzynie, które możemy otwierać, dające dużo skinów, a zatem i nitek.
Clay też wypuściło nowe figurki. Dostawa idzie ze Stanów, więc oprócz 30 dolków za samą figurkę trzeba doliczyć 6 podatku i 10 za dostawę. Jedna figurka wychodzi na nasze około 190-350 zł. Wyglądają nawet ok, ale po pierwsze dostawa w kwietniu, no i zobaczymy jak będzie z jakością, więc w kwietniu, maju oczekujcie filmu z openingu. A co dalej? Pod koniec stycznia, roadmap w lutym mamy chiński nowy rok, w tym roku pod wezwaniem twojego starego, znaczy smoka. Więc raczej będzie coś z muchosmokiem, ewentualnie salamandrami, które też jednak tym ogniem plują. W opisie znajdziecie link do darmowych punktów. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia w następnych filmach na kanale i cześć.